Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Muszę powiedzieć, że Pan Przewodniczący mnie uspokoił, że to tylko awaria aparatury, bo już wciskałem przycisk, ściskałem i nie mogłem się zgłosić do zabrania głosu. Odnośnie zapisów w budżecie, Panie Prezydencie, kilka pytań konkretnych, liczę na konkretne odpowiedzi. W zaplanowanych dochodach mamy zapisane wysokie przychody z tytułu podatku CIT. Jak wszyscy wiemy, ostatnie doniesienia medialne, nasza największa firma odnotowała dużą stratę. Jak Pan Prezydent widzi realizację tego zapisu właśnie w kontekście odnotowanej straty? Odnośnie również zapisanych przychodów wiemy, że przychody bilansują się z wydatkami. Zapisana duża kwota po stronie przychodów generuje dużą kwotę po stronie wydatków. Na pokrycie tych wydatków, jak i deficytu finansowego, miasto Płock zaciąga, przynajmniej Pan proponuje zaciągnięcie kolejnego kredytu 50 milionów złotych. Panie Prezydencie, czy tym samym może Pan w dniu dzisiejszym zagwarantować, że jest to jedyne zobowiązanie zaciągnięte w roku 2015 roku? Czy dziś w styczniu, podejmując decyzję o kredycie, ten kredyt wystarczy nam do końca roku? Wiele się mówiło o środkach z Unii Europejskiej, dlatego mam też pytanie dotyczące środków, które wspierają nasze inwestycje. Wiemy, że z takich środków korzystaliśmy przy okazji budowy obwodnicy. Mam pytanie, czy już do budżetu miasta wpłynęły środki, które z dotacji Unii Europejskiej za wykonanie pierwszego etapu tak zwanej obwodnicy, a jeżeli nie, czy miasto zamierza odchodzić odsetek za ten nieterminowy wpływ? Panie Prezydencie, rok temu, w 2014, była taka inicjatywa, dosyć dobra inicjatywa, aby to rady osiedli, obywatele decydowali o inwestycjach na osiedlu, tak zwane pół miliona przekazywanych do budżetu, przekazanych na inwestycje wpisanych do budżetu miasta. Czy zamierza Pan kontynuować tą ideę? A jeżeli tak, to gdzie jest wpisane te kilkanaście milionów złotych w budżecie miasta? A jeżeli nie, to co spowodowało, że tak wspaniałą inicjatywę Pan porzucił? Jeżeli chodzi natomiast o porządek w tym, co robimy ze swoim majątkiem, w ubiegłym roku przekazywaliśmy dużą powierzchnię działki budowlanej do Skarbu Państwa pod budowę gmachów sądów. Jednym z warunków przekazania było rozpoczęcie i wykonanie tej inwestycji w określonym terminie. Czy ma Pan informacje na temat, jak to przedsięwzięcie, na jakim etapie jest jego realizacja? I czy ewentualnie Pan Prezydent kontaktował się z Ministrem Sprawiedliwości, aby wesprzeć działania płockiego wymiaru sprawiedliwości? Panie Prezydencie, kolejne pytanie odnośnie finansowania naszych sportowców. Piłka nożna. Były zapowiedzi o to, że walczymy o ekstraklasy, o wejście do ekstraklasy. W związku z powyższym moje pytanie. Czy zaplanowano w budżecie miasta w drugiej połowie 2015 roku, bo skoro zamierzamy wejść do ekstraklasy, to będzie to druga połowa 2015, czy zaplanowano zwiększone wydatki na ten cel? Mam tu na myśli chociażby zawodników, zabezpieczenie na rozgrywki, a także i przede wszystkim na poprawę infrastruktury. I na koniec taka moja refleksja, jednocześnie pytanie. Rok temu walczyliśmy o akwaria. Miało być 8 milionów, 5 milionów, w końcu jest 1,5 miliona. Ja pragnę wierzyć, Panie Prezydencie, że za te 1,5 miliona wykonamy dobre akwaria i że to nie jest w myśl zasady coś taniego, to coś niedobrego. Wierzę, że to będzie i tanio, i dobrze. Pozostają tylko pewne wątpliwości co do wydatkowania innych kwot, ale myślę, że tutaj Pan ma sztab ludzi, którzy na bieżąco to kontrolują, chociażby remonty pewne, które kosztują kilkaset tysięcy złotych. Ja tylko wspomnę, żeby nie być gołosłownym. Wymiana chodnika, nie budowa. Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy na Skarpie kosztowała prawie 400 tysięcy złotych. No cóż to jest 1,5 miliona na akwaria?
Widać pewne dysproporcje, mam nadzieję, że to jednak naprawdę tyle kosztuje. Mam nadzieję, że Pan ma na tym kontrolę. Chociaż, Panie Prezydencie, mam wrażenie, że tutaj jest jakiś nowy trend w mieście. Mówiliśmy o budowie przedszkola za 8 milionów, za które zapłacimy 17 milionów. Pani radna Kulpa, mówiąc wprost, twierdziła, że nie ogarnia Pan tego, co dzieje się w spółkach. Bo przecież Pan, Panie Prezydencie, powinien również dbać o wydatkowanie i środki finansowe w spółkach. I mam takie pytanie okołobudżetowe właściwie do Pana, tak na zakończenie, taka refleksja. Czy wie Pan, że jedna już ze spółek, tak przynajmniej takie informacje są na mieście, w formie może bardziej żartu i chcę to wierzyć, pełni już funkcję biura turystycznego, rodzinnego właściwie biura turystycznego. I mam tu na myśli SPR. Ja z niepokojem to obserwuję. Czy Pan jako nadzór właścicielski kontroluje wydatkowanie środków przez tą firmę? Mam tutaj na myśli ostatnie chociażby, żeby Pan nie powiedział, że znowuż coś mówi, a jestem gołosłownym, wyjazdy na Mistrzostwa Świata w Katarze. Czy prawdą jest, że spółka otrzymała zaproszenie i tylko jeden członek z Rady Nadzorczej otrzymał całą pulę i pojechał tam razem z rodziną? Kto pokrył koszty przelotu? Panie Prezydencie, to są pieniądze płotczan wydatkowane przez spółkę, zarządzane przez spółkę, ale Pan jest, jako Pan sprawuje nadzór nad tymi spółkami. Bardzo proszę odpowiedź na wszystkie pytania, przede wszystkim odnośnie CIT-u, odnośnie kredytu i kolejnych, które zadałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Andrzej Nowakowski, proszę bardzo, Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pozwólcie, że po tej kolejnej transzy, jak gdyby pytań, postaram się odnieść merytorycznie do tych pytań czy uwag ze strony Państwa radnych. No, zacznę może od tego, że Pani radna zarzuciła, że nie spotkałem się z radnymi PiS-u, ale chciałbym powiedzieć, że radni PiS-u nie zgłaszali takiej potrzeby. Ja nie usłyszałem od Państwa radnych, że Państwo radni chcieliby umówić się na spotkanie ani osobiście, ani poprzez sekretariat. Także proszę, i nie usłyszeliście, że na przykład nie spotkamy się, że nie będzie takiego spotkania, także tak, no, z mojej strony zawsze jest otwartość. Nie wiem, czy udałoby się wprowadzić te Państwa propozycje do budżetu. Od razu na pewno będę i tak słuchał ich z dużą uwagą i to Państwo radni ostatecznie zadecydują, jak to będzie z tymi propozycjami. Natomiast ja jestem naprawdę otwarty na współpracę i rozmawiałem z kilkoma radnymi indywidualnie na temat różnych pomysłów i propozycji. Natomiast rzeczywiście z klubem nie doszło do spotkania, ale ja jestem na takie spotkania otwarty. Pani radna ma oczywiście rację, pieniądze pozyskane, uwaga, bezzwrotne pieniądze pozyskane z Banku Bezpośredniego, to oczywiście pieniądze publiczne. Ale ja chciałbym, żeby spółki miejskie były na tyle aktywne i zaangażowane, żeby te pieniądze bezzwrotne trafiały właśnie do Płocka na różnego rodzaju projekty, które są realizowane właśnie w Płocku, a nie na przykład w Warszawie, Szczecinie, Krakowie czy Grudziądzu. Natomiast, tak tylko podałem, bo nie wiem, czy tam w ogóle ktoś się stara o takie środki. Nasze spółki starają się, aplikują, uzyskują często dofinansowanie i bardzo dobrze, bo te pieniądze wtedy trafiają do Płocka, a to są tak naprawdę no, środki, które są zewnętrzne i których nikt nam nie każe zwracać. One pokrywają na przykład 40 lub 50% danej inwestycji. W przypadku bardzo ciekawych takich uwag właściwie PKN Orlen nie współuczestniczy w zawodach dla tej niszowej dyscypliny, jaką według Pani jest tenis ziemny, zwłaszcza na wózkach. Mówimy o zapewne turnieju, który od ponad 20 lat jest organizowany w Płocku przy wsparciu PKN Orlen, a więc nie współuczestniczy, bo tam nikt nie gra z Orlenu, tylko Orlen jest sponsorem od 20 lat i trzeba to podziękować. Miasto również jest tam sponsorem. Natomiast Pani Radna, czy nie będę z Panią Radną dyskutował, czy tenis ziemny to dyscyplina niszowa, czy nie niszowa. W tej chwili mamy sytuację taką, że dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób w Płocku,
od ponad 20 lat, którzy angażują się w realizację, organizację nie tylko tego turnieju, ale także szkoleń. Płock jest, i to mogę tak powiedzieć, właściwie stolicą tenisa ziemnego na wózkach. To tutaj są najlepsi zawodnicy w Polsce, trenują, przyjeżdżają na nasze turnieje organizowane. Tu organizujemy Mistrzostwa Polski w tenisie na wózkach, drużynowe, indywidualne. To nasi paraolimpijczycy wyjeżdżają na paraolimpiady, gdzie reprezentują naszą ojczyznę i w mojej ocenie trzeba stwarzać im warunki do dalszego rozwoju treningu, tym bardziej, że angażują oni, to nie chodzi tylko i wyłącznie o odbijanie piłeczki rakietą. To jest w tym momencie także pewnego rodzaju sposób na życie dla wielu osób, które tego sposobu na życie im, no, ciężko im czasami znaleźć. Więc to jest także forma rehabilitacji. To jest także propozycja i pokazanie, że takie osoby normalnie funkcjonują w naszej rzeczywistości. Ja tej szansy na pewno nie będę im zabierał, wręcz przeciwnie, będę dążył do tego, żeby takie centrum powstało przy wsparciu środków zewnętrznych. I tu muszę panią ucieszyć, tak, rzeczywiście rozmawiałem na ten temat w Orlenie, na temat ewentualnego wsparcia finansowego. Na dzisiaj jest odpowiedź odmowna. Natomiast cieszę się z pytania, które zdał pan radny Flakiewicz. Tak, panie radny, rozmawiałem z ministrem sprawiedliwości w tym miesiącu, nie wiem skąd pan wie, ale minister sprawiedliwości Darek Grabarczyk potwierdził rzeczywiście zainteresowanie budową sądu w Płocku, więc proszę być spokojnym. Jestem przekonany, że decyzja poprzedniej kadencji Rady Miasta była decyzją jak najbardziej słuszną i potrzebną. Szanowni Państwo, w przypadku dochodów, no tutaj poproszę panią skarbnik o ewentualne jakieś uwagi do tego, jak pani skarbnik obliczała te dochody. Jestem przekonany, że akurat niskie ceny zakupu benzyny sprawią, że PKN Orlen nie będzie już generował strat, raczej dużo, dużo większe zyski za kolejne kwartały, za kolejne miesiące. No to się okaże przy ich oświadczeniach, na to jest to spółka giełdowa, natomiast też nie ukrywajmy i o tym wiemy, że PKN Orlen planuje także potężne inwestycje i całe szczęście, że tym razem w Płocku, które jestem także przekonany, przełożą się na ożywienie gospodarcze. Więc ostatecznie jaki będzie z ich strony wpływ spadku dochodowego, no to będziemy wiedzieli wkrótce, natomiast na jakiś musieliśmy założyć i jestem przekonany, że w przypadku pani skarbnik uczyniła to racjonalnie. Ja chciałbym zwrócić uwagę państwu radnym, że myśmy założyli dochody tegoroczne 2015 roku na poziomie, nawet nieco niższe chyba, zrealizowanych w ubiegłym roku. Także tutaj proszę zwrócić uwagę, że nie szarżowaliśmy. Staraliśmy się nie przeszacować tych dochodów. Mając świadomość, że finanse miasta. I tutaj także po raz kolejny zaapeluję o taki racjonalizm. No przed chwilą i słyszeliśmy opinię Regionalnej Izby Rachunkowej, która pilnuje w przypadku samorządów bardzo mocno tych kwestii związanych z finansowaniem samorządów, o czym przekonały się bardzo brutalnie Siedlce. Kto tam rządzi, nie wspomnę. Natomiast rzeczywiście Płock ma pozytywną opinię Regionalnej Izby Rachunkowej i już nie wspomnę także, że ma także pozytywne opinie co do naszego zadłużenia, które były potwierdzane w grudniu przez rating Fitch. Szanowni Państwo, i też zwrócę uwagę przy tej okazji, za co mogliby się Państwo chociaż trochę pochwalić, że deficyt budżetowy zaplanowany przynajmniej jako opozycja jest dużo, dużo niższy, to jest 28 milionów, a więc to jest ta naprawdę różnica. To nie jest kwestia w tym momencie szafowania 50 milionów kredytu, bo w części te 50 milionów kredytu idzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Różnica między tak naprawdę dochodami a wydatkami to nie jest 50 milionów, tylko 28 z hakiem małym i to jest to, do czego jak gdyby będziemy w pewnej perspektywie także do czego dążyć, żeby budżet był zrównoważony.
Myśmy prawie trzykrotnie planujemy niższy deficyt budżetowy niż ten, który był w ubiegłym roku. To świadczy także o takiej odpowiedzialnej gospodarce finansowej. Tak, pani radna, jeśli chodzi o Sienkiewicza 13A, chcemy, żeby tam znalazło swoje przeznaczenie siedziba Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, która no, od wielu, wielu lat zmaga się z problemami, jeśli chodzi o swoją siedzibę. Ta, która jest w tej chwili na ulicy Polnej, właściwie nie nadaje się do remontu i jak na dobrą sprawę mogła być w każdej chwili zamknięta przez sanepid albo inne służby, które mam nadzieję tutaj nie słuchają tego. Natomiast chcemy, żeby w tym momencie zarówno urzędnicy, jak i obsługa mieszkańców odbywała się jak najbardziej w godnych warunkach. W przypadku środków z Unii Europejskiej, no jesteśmy w tym trudnym momencie, kiedy jedna perspektywa właściwie już się skończyła, jeszcze tym rzutem na taśmę chcemy wykorzystać, no mam nadzieję, około 200 milionów złotych na budowę ulicy Maszewskiej, Traktowej i Dobrzyńskiej, a druga jeszcze się na dobre nie zaczęła. I my też z niecierpliwością czekamy, kiedy te najszybciej dostępne pieniądze z LIT-u będą dostępne, ale to niestety jest poza naszymi, nie należą ani do mnie, ani do Państwa radnych, tylko do Komisji Europejskiej, do Samorządu Województwa. Natomiast w przypadku uspokoju Pana Radnego, w przypadku środków na pierwsze etap obwodnicy, oczywiście tutaj marszałek wywiązał się ze swoich zobowiązań, jak zwykle zresztą. W przypadku pieniędzy związanych z zadaniem mieszkańców osiedli, ja nie wiem, czy Pan zauważył, ale te pieniądze na osiedla trafią tylko w nieco innej formule, bo trafiają przez budżet obywatelski. I chciałbym, żeby taka formuła była utrzymana, bo w tym momencie ten poziom demokracji schodzi do najniżej, do obywatela, że o potencjalnie inwestycjach decydują sami mieszkańcy, natomiast oczywiście nie wyklucza to zaangażowania i to się dzieje także przy współudziale rad mieszkańców osiedli i te wszystkie inwestycje, które mieszkańcy w ramach budżetu na rzecz swoich osiedli wybrali, będą na tych osiedlach realizowane i one są już w budżecie zapisane. To też jest bardzo ważne, że nie będziemy w trakcie roku gdzieś tam szukać środków, jak to było poprzednio, tylko myśmy je dokonali wyboru w ubiegłym roku, a w tym roku przystąpimy do ich realizacji i sądzę, że jeśli będzie pewna akceptacja także mieszkańców, to tegoroczny budżet obywatelski może równie dobrze tak samo wyglądać. O ministrze sprawiedliwości wspomniałem, że spotkałem się rzeczywiście w ogóle na spotkaniu ministra Wiatrzyka. I także w tej sprawie rozmawialiśmy. Co po awansie, no rzeczywiście, panie radny, to jest zadanie, które gdzieś tam stoi przed spółką Wisła Płock. Natomiast ta poprawa infrastruktury dokonuje się. Mam nadzieję, że pan też to zauważa, bo z jednej strony jest to kryte boisko pod balonem, dzięki któremu także piłkarze nożni mogli trenować w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, rozpocząć przygotowanie do sezonu, także wyjadą teraz na zgrupowania, czy już wyjechali na zgrupowania. Natomiast te boiska chciałbym, żeby przede wszystkim służyły rzeczywiście dzieciom i młodzieży. Poprawiliśmy także boisko treningowe. Jest we wnioskach, czeka wymiana nawierzchni na sztucznej na boiskach także treningowych, które znajdują się. Jeśli chodzi o stadion, tutaj to już te pieniądze są dużo, dużo większe i kwestia spełnienia wymogów regulaminowych, jestem przekonany, że je spełnimy. Spółka na pewno teraz na początku sezonu wymieni także tablicę, która no, już wymaga tej wymiany. Natomiast jeśli chodzi o finanse spółki, szanowni Państwo, no trudno dzisiaj planować budżet już w dwóch wersjach, tak? Przed awansem i po awansie. Mało tego, jestem przekonany, że jeśli będzie awans, to pierwsze środki własne, które spółka będzie w stanie pozyskać chociażby z tytułu praw telewizyjnych, będą dużo, dużo większe i wówczas będziemy rozmawiać oczywiście z zarządem spółki, jaka kwota jest jeszcze potrzebna i obyśmy, tu życzę wszystkim nam, mieli takie zmartwienie, aczkolwiek pamiętajmy, że tutaj
No, optymalnym jednak rozwiązaniem byłoby pozyskanie sponsora albo sponsorów strategicznych, którzy mogliby zdjąć z miasta ciężar dźwigania ekstraklasowego zespołu, bo chciałbym panu radnemu wspomnieć, że dużo większe miasta, żeby mieć miasta wojewódzkie i to z klubami, które nie broniły się przed spadkiem, ale zdobywały mistrzostwo Polski jak Śląsk, Wrocław, czy regularnie grają w ekstraklasie jak Korona Kielce, no mają ten sam problem. Więc tutaj tak naprawdę docelowo optymalną wersją byłoby znalezienie sponsora, a nie cały czas oczekiwanie, że z kasy miasta będziemy kolejne dziesiątki milionów złotych, czy miliony złotych, przesadzam dziesiątkami, przekazywać. W przypadku akwariów, proszę Państwa, my zdejmujemy tam rzeczywiście w perspektywie 2 lat 1,5 miliona bodajże, natomiast sama akwaria to jest kwota 6 400 000, które jest w budżecie na rok bieżący i przyszły, czyli w tym roku jest 2900, w przyszłym roku 3,5 miliona złotych, to jest 6400, natomiast na przetarg to jest około 5900, zostawiliśmy sobie jakąś tam nawet rezerwę półmilionową, żeby można było te ewentualne jakieś roboty dodatkowe realizować. W przypadku tych refleksji, jak rozumiem, powyborczych odnośnie spółek, w tej chwili z panem wiceprezydentem Ciarkowskim dokonujemy naprawdę gruntownej analizy pod wieloma względami prac spółek i efekty tej analizy państwo będziecie mogli na bieżąco wkrótce obserwować. Natomiast tą kwestię związaną z wypowiedzią pana radnego odnośnie SPR-u sprawdzę, bo nie mam takiej wiedzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Ponownie panie przewodniczący, Kurwa, proszę bardzo.